Dobra, to u mnie gotowy? w takim razie jest gotowe, no. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł Zunumieskie. Siema. I dzisiaj gramy sobie w Dying Light. Dying Light. Chodź szybko, wsiadamy do auta. Hop. Kaj ty jesteś w ogóle wsiadaj teraz? Wsiadaj, szybko wsiadaj. Ja cię nie widzę w ogóle. O, już teraz widzę. Czemu uciekasz? Zostawiłeś mnie, Paweł. O, ciekawe dlaczego. Paweł, nie zostawiaj mnie. Jestem w samochodzie. Siedzisz? Dobra. Lecimy. Ujejku. Saka. Gdzie ty jesteś? No kurde, no Fałsie. No może mi tutaj w ogóle ten. O. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale auto jest ulepszone znowu. Co zrobiłeś znowu? Nie wiem czy widzisz, ale klatka jest zrobiona. A, obok. Takie buty. No, jest opancerzone bardziej, jest pancerz numer 2 już zrobiony. Dobra. Okej, okay, słuchajcie moi drodzy, jedziemy teraz odszukać wulkana. Po ostatnim odcinku obok. Uwaga, wybuchający. Dobra. W ostatnim odcinku ogólnie rzecz biorąc mieliśmy po prostu tych dwóch gości, którzy nas gnębili. Tych bliźniaków, tak. Tak, tych bliźniaków. I teraz, że tak powiem, musimy... musimy im pomóc jeszcze. Naprawdę się rozbił? Tak. I tak. Dobra. Ale nie był z zewnątrz. Tylko dobrze, jedziemy. Wybuchający. Już patrzę. Są niebezpieczni. A dwóch księży masz zaznaczone na mapie, czekaj. To dobra. Na pomarańczowy taki. Tak, 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 dobrze jedziesz, dobrze jedziesz. Dobra. Najbardziej zagrażają samym sobie. I teraz będzie droga w lewo zaraz. W lewo? Teraz już? No, na przykład teraz masz, no. I cały czas prosto, 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 prosto. Dobra, ciśniemy. Kończy się paliwo, poszukaj na... kurde. Zatankować cię. Takie coś. Dobra. Nie, spoko, spoko, damy radę, dojedziemy. Mam nadzieję. Na miejscu się dotankujemy, masz mało życia, ci powiem, weź się ulecz. A też nie. Leczone. Dobra. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Jakie ty masz nitro, stary. Okej, okay, tutaj wymijany, wymijany. Tutaj, elegancko. Dobrze, w lewo. I w lewo bardziej. O, w lewo. Jeszcze w lewo? Jeszcze w lewo. Tutaj? I na wprost jedziesz zupełnie, na wprost zupełnie. Na wprost? Dobra, tu są akurat drzewa. Ale spoko. Ale dasz radę, widzę. Mówię, nitro włączę, to damy radę. Pewnie. Oczywiście, że tak. I wjeżdżamy do tej strefy właśnie teraz. Tak? O, dobra. Odszukaj wulkana. Jesteśmy w strefie. Znajdź wulkana. Gdzie może być wulkan? No właśnie, gdzie może być wulkan? Na jakiejś górce bym stawiał. Sorry, ale zobacz, że tu jest ten. Dąbie. O, ale pika nam. No, jestem bliska. No. Jesteśmy coraz bliżej. Obrzygał mnie, obrzygał mnie. On gdzieś tu jest. Dobra. Jest dobrze. Musi być. O, ucichło. A, ucichło, czyli nie tędy. Chyba w dół, co? Pewnie gdzieś bardziej dokładnie ma tak, no. Dobra. Ciepło, ciepło. O, no, to jest bardziej pika. Tutaj to będzie... chyba tędy. Ciepło. O, gdzieś tutaj to będzie na pewno, no. Gdzie jesteś, Dal? Może u góry na wieży siedzi. Cholera, nie w tę stronę. Dar, gdzie on może być? Nie wiem. O, tu gdzieś blisko. Gdzie jesteś, Dal? Pociąg? Chyba tak, chyba no. Nie. Nie? Lewo bardziej. Nie. Tutaj nie. Też nie. I tamtą stronę. No tak, no. Tu jest coś na środku. Aha, to jest jego plecak pewnie. Możliwe. No cofnij się, może musimy do niego podejść. Czekaj. Taka. No tak, chyba to jest to, no. No. Czekaj, nie ma, nie ma opcji. Goni nas, goni nas, goni nas. To jest to? Właśnie wysiadłem, czekaj. Wsiadłeś? Sprawdź. Mam plecak. Znalazłem nadajnik. Wsiadaj. Widzisz, Tolga? Jestem. Mówiłem, że go znajdzie. Wyskakuj z kasy. Chwila, Crane. Czy Dal żyje? Trudno powiedzieć.
Nie wiem, co z nim. Znalazłem tylko plecak. Właściciela nie widać. Macie jakieś sugestie? Weź do tanku i auto. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali, ale ukryliśmy mu drugi nadajnik w bucie. Przestaw lokalizator na kanał drugi i szukaj dalej. Od tych łowów. Dobra, szukamy dalej wulkana. Okej. Okay. Siedzisz? Tak, siedzę. I to jest to samo miejsce ogólnie, pokazuje. Tak, no. Ten sam obszar. Nie wiem, czy tędy. Nie, drugą. Nie? W drugą stronę. Może to do budynku. O. No, tak coś czuję. Tak, gdzieś tutaj będzie to na pewno. Przestało pikać, słyszysz? No Boże. Ej, on jest chyba gdzieś w bezpiecznej strefie w takim razie. Ja go szukam tutaj w środku już, wiesz? Tutaj, z nim mam pogadać. Co? No teraz takie pikanie, że na pewno. Ty nie jesteś Dar, a miałem nim być? Skąd wziąłeś te buty? Ej, on już ich nie potrzebował, odwal się. Zabiłeś go? Gdzie on jest? Ej, on się przemienił. Zabiłem potwora, nie człowieka. Szlak, gdzie? Strzeliłem mu prosto w łeb. Nie, idioto, gdzie jest ciało? A, niedaleko. Posłuchaj, mogę ci zapłacić za te buty, jeśli to dla ciebie takie ważne. Żaden kłopot. Nieważne. Dobra, no okej, czyli znaleźliśmy gościa. Czyli wiemy, że już tamten raczej nie zipie. Znalazłem Dala. Fatin, Tolga, jesteście tam? Gdzie oni poleźli to? Dobra, czekaj, bo to... Oho! Jesteśmy otoczeni! Krzycz głośniej, Fatin! Może wtedy się zorientują, gdzie? W pociągu! Na moście! Dawaj, wsiadaj! Pociąg na moście! Zostaw nas! Jestem. Powiedz im, że mamy przenośne miotacze fotonu! Miotacze fotonu? Tolka, to tylko... Chłopie, duży! Rzuca w nas! A nie biegnie. Tam rzucasz. Napad stulecia, to tutaj mamy zrobić? Tak. To jest to tak ta misja. 9 metrów. Od to nie odstrzała od tego. Dobrze jedziemy? W sumie tak, bo na wprost musimy zupełnie jechać. No nie, no przez góry nie przejadę, nie? Przez góry? No to nie, no to w bok, w lewo lekko. Dobra. Drzewo. O kurde. O kurde! Tutaj była droga. Co mówisz? Nic już. Gdzie ta droga jest? Tam na dół, w lewo jeszcze. Na wprost, po lewej stronie nasz, po lewej. Dobra, widzę. I drogą. Okej, dobra, o, od razu lepiej. I w prawo. Tu w prawo? Nie. Bo nie przejdziemy górą chyba. No to, czyli w lewo? W lewo, no. Okej. I tutaj właśnie tędy, o. Dobra. I tędy, tak? Tędy dokładnie. I w prawo, no. Dobra. Brzmi jak dobry plan. Prawo i prosto na most jedziemy teraz, na prosto. Prawo? Tak, tu skacz, no. Skacz. Skacz, dobra, skoczyłem. I zupełnie na wprost jedziemy. Dobra, idziemy. Cały czas na wprost, tak? Na wprost, no, na wprost. Oni są gdzieś tutaj pobliżu. W sensie, że ulicą miałem jechać, czy co? No tutaj może tędy właśnie, o, tędy spieć. O, tu są gdzieś. Zabezpiecz most. Zaraz spróbuję oczyścić okolice. Dobra. Czekaj, wiesz co, trzeba wziąć... Leżę, rozwalić tych gości. Uj, widzę. Zdążyłem odejść kawałeczek. Gość już żygnął, ale to nie ja strzeliłem. Oni granatami rzucają, czy co? Nie wiem. Zawodowym mordercą. Nie rozpraszajmy go, jeszcze sobie strzeli w stopę. A racja. Zawodowy. Tam jest ktoś, po prawej stronie jest koleś. A to znasz? To znasz na pewno? Wsadź to w dupę. Tak mi się wydaje. Granat. Dawaj. Dobra, padł.
Intencja jest. Leży. Leży. Już słyszę, no. Cholera, Kyle. A to oni włączają tą muzykę. No tak. SG. Cholera, pieprzone zakłócenia. Ale posłuchaj. Udało mi się. Znalazłam Troy. Dzięki, Kyle. Powiedziała mi o... O czym? Dobra, tu do góry. SG. SG. Most zabezpieczony, okej, ładnie, zrobiliśmy to. No to mogę teraz wyjść już. Jazir, mam dobre wieści. Odszukaj kryjówkę braci. Oni to byli chyba gdzieś tutaj, nie? Na pewno w jednym z... SG żyje. Jest w drodze do wieży. A to najbezpieczniejsze miejsce w całym Haranie. Zamieszka z moimi przyjaciółmi. Okej, Chwała niech będzie matce, Kyle. A tutaj? Z tej strony. Weźmy sobie karabinek. To ja, palanty. To ja, palanty. Masz rację, nie umie liczyć do trzech. Otwieraj drzwi. Otwórz te drzwi, kobieto. O, bezpieczna strefa. No, zawsze się przyda. Pewnie. Dodatkowa strefa. Dobra, ładnie. Dobra, porozmawiaj z braćmi. Co ty cholery wyprawiacie? Tajemnica. Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Co za parady? Kolejność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Crane. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Klein. Trzymaj się! No i spoko. Mamy nową kryjówkę, nowych ziomków, bardzo oczywiście, fajnie. Ulubionych. I mamy też jakiś radar. 15 tysięcy expa, więc spoko. Znowu mi pika, dalej stary. Pika w ogóle. Tak, bo to będzie pikać, jak będziemy blisko czegoś cennego, nie? Takie buty, czekaj, muszę sobie w ogóle rozmontować trochę rzeczy. O, gdzieś tutaj prawdopodobnie jest... Miejsce mi się tylko... Tutaj jest coś cennego chyba. No tak. Tak? No wszedłem do pociągu, właśnie otwieram wielką skrzynię. Idę tam. Nie na dach, ty korku, do środka. Okej. Dobra. Cenna skrzynia. Tyk, elegancko. Jakieś tam coś. Zawieszenie wojskowe. Chyba myśliska, fajna sprawa. Jakie zawieszenie wojskowe? Dawaj. To ma 900 ataku, stary, ta strzelba, ja ją biorę. No. Czekaj, strzelba, ja mam ogólnie teraz burzę piaskową, 911 ataku. Ale myślę, że wymienię to właśnie na tą strzelbę myśliwską. Ona też ma 911. Tylko teraz tak, szybko strzelność, wartość, amunicja. Zobaczymy w ogóle, tu amunicja mi się kończy. Dobra, musimy przejść w ogóle tędy. No chodź tu, łobuzie. No zdążyłem przejść już, trzeba zostawić to. Specjalnie, co, czego strzelasz? Co za łobuz z ciebie, no. No zobacz, patrz jak auto wygląda, jest teraz ulepszone. Takie wieś, jedno jeże. Poczekaj, patrz na to teraz, czekaj, tutaj to nie. Ale... modyfikuj, o. Puma. Wezmę ten lakier, wezmę taki. O, zobacz. Lepiej? Popatrz, patrz. Czerwony. Czerwony jak ogień. Dobra, pomagaj dzieciom słońca, może niekoniecznie. Dotrzyj do domu Adama. Zróbmy to. Nie chcesz im pomagać? Pokaż na mapie, gdzie jest dom Adama. O, jesteśmy dość blisko, także wsiadaj. Idę. Pomożemy Adamowi. Jestem. Dobra. Znaczy, Dzieci Słońca to jest ta misja, której na razie nie chcemy robić, wiesz? No nie. Bo ja nie chcę kończyć gry jeszcze. Znaczy, na pewno to nie jest misja ostatnia. Powiedz, którędy, w lewo czy prawo? Ojejku, w lewo. Dobra. Na pewno od lewej dojedziemy, tak? No dojedziemy. Dobra. Też, no. I teraz w prawo na normalną drogą, możesz sobie jechać. Mógłbyś jechać drogą? Mógłbyś. Tylko ale raz, może nie. O, 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 już lepiej, już lepiej. I w prawo. Dobra.
Biegnie. Rozwal gościa, rozwal gościa. Leży. Dzięki. 2,50. Wiesz, rzucają się. Dobra. O nie, no to jest... Nie mam turbo. Okej, okay, skończyło się turbo. Jedziemy. W prawo. Na przełaj, tak? Ten na przełaj, no. Dobra. I lekko w lewo. I lekko w prawo. Najpierw w lewo, tu? Potem w prawo. I pod górkę. Tu? No. Dobra. Okej, okay, skończyło się znowu ten, nitro. O nie. Ale spokojnie. O kurde, o kurde. Rozwal gościa, szybko! Leży... I to jest po naszej lewej stronie od razu, w tym miejscu, w tym miastaszku na dole. W lewo? No. Poczekaj chwilę, bo teraz jest taki problem. To zostaw auto i tu wysiędziemy sobie. Jasne, że tak. Dobra, gościu leży. Tak? Okej, okay, dobra. Ja jeszcze jedną rzecz chcę zrobić. No, bo mi tutaj umiejętność wzrosła. Mi też na razie nie wykorzystuję tego, na poziom to nie. Zdalnie sterowane, możemy lepsze zdalne sterowanie, że łazika oddali. O, Nitro 2. Dobra, Nitro 2, myślę, że dobry, to jest dobry plan. To ty tam robisz, ziom? Szylom. Dobra, chodź biegniemy tam do tego domu Adama. U nie. Chciał mnie zabić. Chyba tędy. Tutaj, domek Adama. Weź ten, ręczną broń, żeby nie zwabić za dużo tych. No już, już. Ja załaduję sobie strzelbę. Załaduję też to. To jest twoja ręczna broń, strzelba, tak? Czekaj właśnie, o, dobra. Chodź. Jestem. A, nie ma tak dobrze. Dobra. Chyba trochę... Zabra... O, patrz! I w łeb. I w łepek? I w łeb. Dobra, spokojnie. Gdzieś tu będzie wejście na pewno. Tutaj jest, pewnie. Idą. Spokojnie. Hop, hop, hop. Tu jest bezpiecznie, Eskie. Tak, chyba dla ciebie. Jest okej? Okay? Ja właśnie atakuję ich tutaj wszystkich z kolei, wiesz? Da się tam przejść przez te płyty? Da się przejść chyba, nie? Czy nie? Nie wstawaj! Nie wstawaj! Dobra, dobra, nie, biegamy do środka, biegam, szybko, żartowałem! Kurde, to jest nieśmiertelne! Jaka lipna normalnie gaśnica. Pusta, myślałem, że jest pełna. Otwieraj te zamki, stary. No otwieraj. Aha. Przejście po prostu. Tak, wiesz co, z kim tu ten? Trzeba piętro wejść chyba. Ja zamknę te drzwi. Gdzieś tutaj coś musi być ewidentnie, bo innej możliwości nie ma. Znajdź wejście do tego. To jest zamknięte. Znalazłem jakieś drzwi. A to są te drzwi, które ja zamknąłem wcześniej. No dobra, byliśmy już, stary. Ej, tu są w podłodze, chodź! Tu! Co ty gadasz? O ja, Boże. Miałem F tutaj. No, dokładnie. Jest, normalnie. Boże, ale porąbane. Co ty byś beze mnie zrobił, Paweł? Naprawdę. Tu są jakieś drzwi jeszcze. A nie, zamknięte. Chodź, tu wygląda bezpiecznie. Tu jest, Paweł, chodź, zobacz. Co? Tu jest. To jest? No tu masz, patrz. Gdzieś ty wszedł? No tutaj stoję koło ciebie, znaczy pierwsze pomieszczenie. No pierwsze pomieszczenie, ale co ty znalazłeś? Drzwi jakieś? No tu są drzwi, chodź, zobacz. O Boże, co za świnia! Ja wiedziałem, że te drzwi były zamknięte. Dobra, musimy się teraz tak już uleczyć, szybko, broń mnie. Tu nic nie ma. Zombie są. Gdzie masz zombie? O, pomieszczenie obok tutaj są zombie. To u góry są. Nie, tu na dole. A też są, patrz. Tak, ale ja już stałem przy zombiakach, wiesz? Inną broń. Nie no, młotek, wziąłem młotek. Bądź mężczyzną. Mam taką spokojną broń, stary. Tędy? Wychodzi na to, że tak. Taśma klejąca, nie wiem do czego, ale dobra, mi się przyda. Wchodzimy? List pożegnalny. List pożegnalny. Otwórz no. Drogi złodzieju. A nie mogę otworzyć, jest tylko list. Nie, otwieranie zamków. Otwieram. Nie jest otwieranie zamków, kurde. To otwieram przecież właśnie. Boże, co ty się, normalnie. Co ty się czepiasz w ogóle mnie dzisiaj? To strasznie, naprawdę. Normalnie jesteś taki. Ja nie wiem. Za ty napiszcie mu, nie czepiaj się z kie. Biały.
kurczę. Szybciej, szybciej. No, staram się. Twarte. Puk, puk. O, co to jest, stary? Właśnie nie wiem. Czy u mnie tak, jakoś takie jest w ogóle czarno-biało? Czarno-biało, bo tak, bo robimy śledztwo teraz, wiesz? Feum rajdowe. Dokładnie, bo teraz prowadzimy śledztwo, wiesz, z kim? Idę do góry zobaczyć. Poszukaj wskazówek w mieszkaniu. Jest ten. Weźmy sobie alko. Alko bardzo ważny. Zamykam drzwi za nami. Dobra. Telefon. Okej. To jest chyba wyjście całkowicie. Na górę jeszcze zobacz. Już mamy u góry. Też nic nie ma. Dobra. Tu jest ten, kolejna karteczka. Tam się coś drze. Nie otwieram tych drzwi. Boisz się? Nie, bo tu chyba nie ma przejścia, wiesz? A te drzwi? Kolejna karteczka. Kolejna karteczka. Chyba muszę iść na cmentarz. W środku nocy. A, słyszałeś? Mhm. Na cmentarz musimy iść w środku nocy. Cudownie. Nie ma innego wyjścia. Dobra. Poszukaj wskazówki w mieszkaniu. Wszystkie wskazówki już sprawdzałeś? Tak właśnie szukam ich po kolei, tych wskazówek. Więc wiesz, trzeba znaleźć wysoko skryta oczom, choć niewidoczna. A, czyli jedno czytałeś w jednym pomieszczeniu. Chyba już górę wyrastającą z wody. To pewnie ta skalista wyspa. Dobra, czekaj, zobaczmy dalej. My tu jeszcze mamy. Niezbyt pomocne. Ukradziony rzut. Łowca skarbów. Okej. Poziom wyżej, na górę poziom wyżej jeszcze, no? Można. Jeszcze wyżej można lekko wejść. O, alkohol. Dobra, tutaj jeszcze jest jakaś informacja. Jaskinia jest w okolicy nazywana Studnią Życzeń. Poszukaj wskazówek w mieszkaniu w dalszym ciągu. To na nic. Okej. Dobra, czekaj, tutaj są jakieś jeszcze rzeczy oznaczone. Gwoździe w mieszkaniu? Okej. Sznurek. Mieci, to nie, to dla ciebie. Jak to szopy? Szopy zawsze biorą ten śmieci, ten szukają. Oczywiście. Tak. Nie, tu już nic chyba dalej taka nie ma, czekaj, zobaczmy. Tych karteczek jeszcze. Znajdź grobowiec Toma. Przejść tu pod ziemią. No. Czyli musimy zejść na dół. Działaj według wskazówki. O, błękitny dżentelmen. Dobra, to co, wychodzimy chyba, nie? Lakier. Tak, możemy wyjść, no. Łowca skarbów, morza z widok... O Boże, ej stary, tu jest więcej tych skarbów. To co ja, to jeden z tych znalazłem, wiesz? No dobra, fajnie, że otworzyłeś drzwi. Chcieliśmy wyjść przecież, nie? No tak, trzeba, prędzej czy później tak trzeba było wyjść. No właśnie. Okej. To ja ci pomogłem podjąć decyzję. Dobra, my znaleźć grobowiec Toma. Leci. Zobaczmy tylko, gdzie on to jest. Daleko, to jest daleko. A tu niedaleko, zobacz. No nie tak blisko też w sumie, ale no kawałek drogi. To kurczę, no dobra. Ja jeszcze zobaczę może inne. Czekaj, mamy tutaj łowca skarbów. Dobra. Poszukaj wskazówek łowca skarbów, poszukaj wskazówek w mieszkaniu. Właśnie, to jest to mieszkanie, jeszcze nie skończyliśmy. Czyli jeszcze wskazówki? Tak. Tylko zamknij drzwi. Lecę. Żeby one tu nie łaziły. Bo jeszcze gdzieś musisz zobaczyć, jeszcze prawdopodobnie gdzieś są wskazówki. Zamknij drzwi za sobą oczywiście. Dobra, szukamy. Tam są drzwi. Pamiętaj, trzymaj kół, nie? Żeby tu ten. Jest coś. Te karteczki, one są na ścianach zwykle porozwieszane, wiesz? Także ten, zobaczmy tutaj. A nie ma. Nie, to pewnie u góry gdzieś tutaj będzie, jak już. Jakaś wskazówka jeszcze. Jakaś wskazówka? Jeszcze gdzieś jakiś skarb jest do znalezienia. Ja te wszystkie kartki tu przeczytałem. Jest coś. I na górę trzeba wejść. Dobra, czekaj, tu jest fajna rzecz, jakaś chemikalia. Dobra, też nie. Chemikalia. Bo nie znajdziemy wszystkich po prostu. Kurczę, no dawaj, dawaj, tak, do góry. Gdzieś to muszą być, ewidentnie. Dobra, tutaj też nic. Nic nie ma ogólnie. No nie, no właśnie nie widzę, nie poszukaj. Jakieś wyjście wyżej albo coś? Jakieś takie tajne wejście do góry? No możliwe, że gdzieś coś jeszcze. Patrz, ten, proszę, na suficie jest jakaś klapa do otwarcia, po prostu normalnie wchodzisz, nie? Patrzę. Są takie akcje. Ale tutaj raczej nie ma. Tu na ziemi leży kartka. I znalazłem wszystkie. Dobra. O, super, dobra.
Na ziemi leżała karteczka, nie taka malutka, więc wiesz, ciężko było. Okay. Ale okazało się, że jest dobra. Zobaczmy, czekaj, nie otwieram się drzwi, zobaczmy jeszcze tylko. Może zapomniałem studnie życzeń czy coś, nie? Tylko że nam czas się skończył ogólnie, wiesz? Znaczy tak, ale będzie krótszy materiał, bo tam jest dużo biegania, myślę. Przedmiot sobie wiesz, spoko, dobra. Tak, właśnie. No co, wychodzimy po tą studnię. Tak, myślę, że właśnie czekaj. Znać grupowiec Toma. Okej, ja zobaczę tylko, która jest najbliższa. Dobra, spoko, patrzaj sobie. To jest ci, kto gromadzi już żywność, to nie. Znać stwora kremącego jedzenie też nie. O Boże, to są chyba w jaskiniach wszystkie rzeczy. I wszystkie no w nocy. Jaskinia pod to jest u góry. To jest... Niedaleko w sumie. Tu na dole. To jest w miarę niedaleko. To jest też kawałek drogi. To jest też kawałek drogi. To jest w miarę blisko, ale to jest w tym miejscu, gdzie nie chcielibyśmy łowca skarbu znaleźć. Prawie znalezione wskazówki, aha, czyli wszystkie. To była ta najbliżej? Nie, jeszcze jedna. Była bliżej. Jeszcze jedna. O, ta była najbliżej. Ta była najbliżej, dobra. No to jedziemy tam do tego miejsca. Pod latarnią. Jaskinia pod latarnią jest ukryta. Tak. Lecimy zobaczyć, co będzie ciekawego. Dobra. Chyba teleportuję w ten sposób. No i tam u góry w ogóle jest... O, tu spoko, to będziemy mieli po drodze. O. To nie jest źle, nie jest źle. Bywało gorzej czasami. Dobra. Nie spadaj! Dawaj. No nie gadaj, że się zabijesz. No nie, żyję, ale spadłem. Dobra. To ja naokoło lecę. Podjedziesz po mnie. Autem jadę. No mówię, że podjedziesz po mnie. Czekaj, stój! No. Jestem. Dawaj, idziemy. Dawaj, jedziemy. Dobra. Okej, okay, go, latarnia, już widzę latarnię. To jest bliziutko. Pod latarnią jest, pod latarnią ukryta jest jakaś jaskinia. Duży, duży, duży. I znajdziemy tam jakiś skarb. Skarbu nie będą jakieś. Lubię skarby. Skarby są fajne. I to jest aut w ogóle, trzeba poprzeszukiwać je w końcu. Znaczy wiesz co, no ale przez to, że tak jak szukasz, to jak zyskisz się znowu, to one będą znowu pełne. A no w sumie rację. Także luzik, luzik. Tylko nie spadnie. Chyba jedziemy dobrze, nie? Do tego, do latarni. Tak. Elegancko, za chwilę będzie wygląda. Noc, idealnie. Rozjechał go. Dobra, dobra. Tam obserwuj, czy nie ma jakiegoś wejścia gdzieś po boku. Właśnie patrzę na to, wiesz, ale nic na razie jeszcze nie widzę. Jaskinia ukryta pod latarnią. To jest jakaś chata w ogóle. Dobra, wysiadka. Ło? Jak wysiadka? Wysiadam, idę na pieszo. No to są schody. Nie, Mówisz tędy? Dobra. Nie wiem, zobaczymy, czy mogę wejść do latarni, czy nie za bardzo. Nie, do latarni nie możemy wejść. Działaj według wskazówki. No to czekaj. Więc tak. Więc wiej ta chłopy, choć nie ma dokąd wiać, to duch przeszłości omawia waszą jaźń. Hej, ostatnim co widzieli morza widok z góry, był światło, co się w wodzie bieli. Tu jest biel ogólnie świat w morzu. Polecieli więc po raz pierwszy... Dobra, czyli ta wskazówka jest tak do kitu trochę. Czemu? No to ona nic nie wnosi, wiesz? Tak mi się da, że chyba tu jest takie wejście, wiesz? Ale pewnie nie jestem. Znaczy ja myślę, że skorzystam z tego. Jezus Maria, skoczyłem na auto, nie? Brawo. Zaś się zabił. Ale na auto skoczyłem, ziom? Jakim cudem? Zaś się zabił. 22 sekundy. Tego, bo nie mogę zejść tutaj w ogóle. 18 sekund. Ej, nie mogę zejść tam nawet. Nie masz tego, kotwiczki? No właśnie, nie mogę użyć jej tutaj. O nie. Czekaj, już tam staram się zejść. O nie, 7, ile 6, masz 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ożywiam zero. Cię. O, dobrze. Tadam. Okej, okay. Dobra, widzisz, tu jesteśmy na żółtym punkcie teraz. No. I te wejście do jaskini będzie gdzieś w skale pewnie, wiesz? Tu jest takie, czekaj, to jest wejście? Nie, to nie jest wejście. Gdzieś tu w skale na bank jest. A to nie było tam się... u góry? Nie. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Albo niżej może być jeszcze wejście. Tu są skały wszędzie okay. Ogólnie, wiesz? Tak, tak, tu są skały, ale... Teraz zobaczymy. Tutaj też nie.
O, żygacz. Znalazłem wejście. Idę do ciebie, lecę, lecę. Dobra, żygacz padł. Dobra, tędy. Tu jest wejście do jaskini, ewidentnie. Dobra. Przeładuję brońkę. Na dole? Żyje. Spoko, dobra. Okej, okay, szukamy skarbów, wszystkie, pamiętaj. Skarby, ważna rzecz. A? Chyba niżej, co? Chyba dalej przejścia nie ma. Trzeba sobie poradzić liną właśnie. Tak, dokładnie. Tu w ogóle można skoczyć na sam dół. Działaj według wskazówki. Cały czas mi tu pisze, ale... Ja bym się bał tak działać według zupełnie wskazówki. Żyjesz? Tak. Okej, to lecę. Lum. Skoczyliśmy do wody. O, tu jest przejście. Gdzie masz przejście? Widzisz, tutaj. Lecę. Tędy. Okej. Wygląda na bardzo zadbaną jaskinię. Idealne w ogóle, takie tajemnicza w ogóle. Lubię takiej tajemniczej jaskinie. Pewnie. Czekaj. Ciemno, zimno, wilgotno. Wyżej. Wyżej, okej, okay. Tu jest przejście. Tam jakaś skrzynka pływa. O, jest skrzynka na środku, no, to myślę, że to będzie skarb. Ja tam nie będę wchodził. Właśnie dlatego. Bo zobaczyłem takie linki, wiesz? Ja wiedziałem, co się będzie działo. Dobra, otwórz to skier. Otwieram. Zobacz, co tam jest. Tu jest pistolet. Co ty gadasz? Fajny jakiś? Nie. Znajdź jaskinię ukrytą pod posągiem. To jest następny, okej, okay, no to zrobiliśmy ten jeden. Teraz choć wyjdziemy stąd. Dobra. Chyba tędy, co? Chyba tak. Jak mi się coś wydaje. Chociaż nie, czekaj. Wejście do góry? Tak, tu jest wyjście, chodź, chodź, chodź. Jest wyjście? O, tak. Dobra. Tu jakiś pan stoi. No właśnie widzę. Załatwiłem. Nie zdążyłem. No. Tadam. Dobra, to co? Tym sobie skończymy ten odcinek. Bo się znowu zbliża. Uwaga, trzymajcie się, Chaos. Na razie się ma, cześć. O kurde. Skie, skie, skie. A żeś tego zwabił tutaj. Ora ich do domu. Oram ich. Ui, plecy masz. Leży. Kurwo, strzelba. 9 z ataku. No strzelaj, strzelaj. Ja dobiję gościa. No nie. Żeś go kopnął. O, dobra. I teraz kończymy. I tym sobie kończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Teraz się ma. Raz.